Kamila Boś nie była przygotowana, jak ogromna większość z nas, na medialną popularność. Młoda rolniczka nie ma grubej skóry. Reżyser 8 edycji programu Rolnik Szuka Żony twierdzi, że realizatorzy dbają o wszystkich uczestników. Kamila Boś, Rolnik Szuka Żony 8 hejt. Kamila jest rekordzistką telewizyjnej serii Rolnik Szuka Żony. To do niej przysłano rekordową liczbę listów w całej historii programu. Z racji swojej niewątpliwej urody i zamożności od pierwszego odcinka wzbudzała największe zainteresowanie widzów. Nie była na to przygotowana. Zwłaszcza na ocenianie, analizę i krytykę wszystkiego, co robi. Współwłaścicielka, z rodzicami, olbrzymiej pieczarkarni kiepsko znosi hejt w stosunku do swojej osoby. Reżyser programu, Konrad Smugę, wie, że Kamila mocno przeżywa udział w Rolniku. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, bo o wszystkich bohaterów staramy się dbać, bo naprawdę oni nam zaufali i otworzyli swoje serca i domy przed nami, więc jesteśmy im mega wdzięczni. Natomiast wiem, że Kamila to bardzo przeżywa i też uważam, że niepotrzebnie, bo ona zna swoją wartość. To jest dziewczyna, która wie, że jest bardzo wartościową osobą, powiedział w rozmowie z portalem party.pl.